Dzień dobry, mówi do Państwa Filip Dąbmirowski, blok globalna gra. W ciągu zaledwie kilku dni premier Mateusz Morawiecki odbył podróż do szeregu europejskich stolic. Spotkał się w nich z przywódcami aż dziesięciu państw. O co chodzi, skąd tak duże dyplomatyczne wzmożenie? Zapraszam do odcinka pod tytułem Amerykańskie ostrzeżenie. W piątek 19 listopada 2021 roku wylądował w Warszawie samolot z dyrektor wywiadu narodowego USA, panią Avril Haynes. Wizyta ta nie była wcześniej zapowiadana, można więc podejrzewać, że odbyła się w trybie pilnych konsultacji sojuszniczych. Natychmiast po przybyciu dyrektor Haines udała się na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, szefami MSWiA, MON oraz Prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Avril Haines to ciekawa postać. W posturze niepozornej brunetki kryje się twarda realistka. Związana z polityką niemalże od 20 lat, swój pierwszy kontakt ze służbami miała za prezydentury Obamy. Według krytyków była odpowiedzialna za stosowanie tortur przez służby oraz na gminne eliminowanie osób podejrzanych o działalność terrorystyczną za pomocą dronów, co często prowadziło do ofiar wśród cywilów. Wydaje się, że bliska sercu pani dyrektor jest maksyma Machiawellego, cel uświęca środki. Jej obecną funkcję porównywać można ze statusem polskiego koordynatora do spraw służb specjalnych. W imieniu prezydenta Bidena trzyma pieczę nad licznymi amerykańskimi służbami i jest jedną z najlepiej poinformowanych osób na świecie. Jej słowa należy traktować bardzo poważnie. Według przecieków prasowych, celem wizyty było ostrzeżenie polskiego rządu przed spodziewaną rosyjską agresją wobec Ukrainy, której częścią jest także konflikt na polsko-białoruskiej granicy. "Mamy krótkie okienko czasowe na skonsolidowanie sojuszy i powstrzymanie Rosji, lub przygotowanie się na to, co zrobi, mieli usłyszeć polscy urzędnicy. Jak pisały media, Heinz określiła pozostały do konfrontacji czas na kilka tygodni. Jej ostrzeżenie musiało podziałać na polski rząd wprost piorunująco. Niemalże zaraz po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki pojechał na granicę, gdzie w nieoznakowanym mundurze w osłonie transportera opancerzonego Rosomak odbierał od dowódców raport na temat aktualnej sytuacji." Już kolejnego dnia, w niedzielę 21 listopada, przed świtem, udał się z wizytą do państw bałtyckich, odwiedzając jednego dnia wszystkie trzy stolice. We wtorek 23 listopada był na spotkaniu grupy V4, gdzie spotkał się także z premierem Chorwacji. W środę 24 rozmawiał w Paryżu z prezydentem Emmanuelem Macronem, a w czwartek 25 udał się do Berlina na spotkanie z odchodzącą kanclerz Merkel oraz jej następcą Olafem Scholzem. By chwilę później, kolejnego dnia, polecieć do Londynu do premiera Borisa Johnsona. Także 25. prezydent Andrzej Duda odwiedził szefa NATO Jensa Stoltenberga w Brukseli, a następnie przeprowadził godzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Włodymirem Zełańskim. Z kolei minister obrony Mariusz Baszczak obradował w Bukareszcie z ministrami ośmiu innych państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Polska odbyła więc w tydzień tyle spotkań dyplomatycznych na wysokim szczeblu, na ile w spokojniejszych okolicznościach potrzebuje wielu miesięcy. W czasie, gdy polski samolot rządowy pędził po europejskich przestworzach z jednej stolicy do drugiej, szef wywiadu Ukrainy, Krylo Budanow, przekazał mediom, że Kijów spodziewa się możliwej konfrontacji z regularnymi jednostkami armii rosyjskiej już pod koniec stycznia 2022 roku. Atak ma być przeprowadzony nie tylko z lądu z kilku kierunków równocześnie, ale także z powietrza i morza. W odpowiedzi służba wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej podała, że sytuacja na Ukrainie przypomina tę w Gruzji z 2008, kiedy to prezydent Saakaszwili zaatakował Osetię Południową. Tym razem to Kijów ze wsparciem zachodu ma przygotowywać atak na separatystyczny Donbas. Po podaniu depeszy przez Interfax spadł kurs rubla, a moskiewska giełda zeszła do poziomu z listopada 2020 roku. Nie lepiej jest zresztą z Polską, a także kursem złotówki. To oznacza, że inwestorzy biorą sobie do serca rosnące napięcie i uciekają z kapitałem. Nie poprawia się sytuacja migracyjna na naszej granicy. Każdej nocy polscy pogranicznicy muszą mierzyć się ze służbami białoruskimi pchającymi agresywne grupy migrantów na drugą stronę. Aleksander Łukaszenka powoli wraca do retoryki konfrontacji, choć pojawiają się w niej nowe elementy. Jak donosi agencja TAS, powiedział on, że opozycja przygotowała nowy plan destabilizacji Białorusi, mający wyprowadzić ludzi na ulicę. A za chwilę w życie mają wejść zachodnie sankcje, co na pewno da reżimowi pretekst do kolejnej demonstracji siły. Jeśli zaś spojrzymy na OSINT, czyli Open Source Intelligence, sytuacja nie tylko nie poprawiła się w stosunku do moich poprzednich doniesień, ale nawet uległa pogorszeniu. Zacytuję cenionego analityka Konrada Muzykę z Rohan Consulting. Jest to cytat pochodzący z wpisu z 24 listopada, w oryginale po angielsku, ale tłumaczenie jest moje. W ciągu kilku ostatnich miesięcy Rosjanie zwiększyli swoją obecność wojskową w pobliżu Ukrainy i nic nie wskazuje, by siły te miały zostać wycofane. Nie było dnia, w którym nie notowaliśmy kolejnych transportów kolejowych i konwojów wojskowych zmierzających w stronę Ukrainy lub Krymu. Polegam tylko na narzędziach OSINT, wyobrażam więc sobie, że zauważamy jedynie część tych ruchów. Wojska rosyjskie zaciśniły ochronę wywiadowczą. Niektóre ruchy odbywają się jedynie w nocy, co czyni niemożliwym zidentyfikowanie konkretnych jednostek. Tak się nie działo na przełomie marca i kwietnia. Opróżniono składy ze zmagazynowanego sprzętu prawdopodobnie po to, by stworzyć nowe jednostki lub uzupełnić te już istniejące. To bardzo złowieszczy znak. Wszystko wskazuje na to, że aktywowano jednostki logistyczne, oraz w ostatnich dniach wzmożono propagandę antyukraińską oraz antynatowską. Koniec cytatu. Podobnego zdania są inni analitycy. Biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że szanse na wybuch konfliktu w najbliższych tygodniach są dosyć duże. Mam tu na myśli spełnienie większości warunków, które umożliwiają rozpoczęcie działań zbrojnych. Brakuje jeszcze odpowiedniej pogody i pretekstu, prawdziwego lub nie. Na pierwszą wystarczy poczekać, a drugi element może zostać zrealizowany już po podjęciu decyzji o ataku. A ta może zależeć od pojedynczych osób na szczytach władzy. Ważne, aby wybrany pretekst stanowił później solidną oś narracyjną dla propagandy, taką jaką była gruzińska inwazja albo referendum na Krymie. Do deeskalacji może moim zdaniem dojść jedynie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli konsolidacja Zachodu i potencjalne koszty dla rosyjskiej gospodarki i polityki przekonają Kreml o nieopłacalności przygotowanej operacji. To oznacza ostre sankcje lub wiarygodną groźbę ich nałożenia oraz konkretne ruchy wojskowe. Wymagana będzie jedność. Po drugie, do konsolidacji nie dojdzie, wobec czego zwycięży apizment, który na trwałe pozostawi Białoruś i Ukrainę w rosyjskiej strefie wpływów, a co jest samo w sobie celem Kremla. Taki rezultat przypieczętuje rozpad konstruktu Zachodu, i to już w bliskiej perspektywie czasowej, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej. Oba warianty mają swoich zwolenników i przeciwników. Za deeskalacją opowiadają się Niemcy oraz Komisja Europejska, a za twardą postawą nie tylko wobec Białorusi, ale też Rosji są m.in. Polska, państwa bałtyckie i Wielka Brytania. Jeśli zaś w najbliższym czasie zacznie się tumult na Bliskim Wschodzie, np. jakaś konfrontacja z Iranem albo na Pacyfiku wokół Tajwanu, konflikt Zachodu z Rosją w naszym regionie staje się już całkowicie pewny, bez możliwości jego powstrzymania niezależnie od postępów negocjacji. Bliski alians Federacji Rosyjskiej z Chinami, potwierdzony w tym tygodniu uroczystym podpisaniem mapy drogowej dotyczącej współpracy wojskowej obydwu państw, nie powinien pozostawiać już żadnych złudzeń w tej kwestii. Czy jesteśmy na to wszystko gotowi? Politycy, wojsko, społeczeństwo. Czasu na przygotowanie było dosyć. Pora na sprawdzian.